Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Nagrywam tą nagrywkę, słuchajcie, w Warszawie dla Was. Jest już właściwie koniec wyjazdu. Musiałam nagrać początek filmu, bo zrobił się taki długi, że nie będę w stanie wstawić jednocześnie. Zabieram Was do Lumpeksu i tego vloga, tych wszystkich przebitek, które tu nagrywam. I hola, razem z pokazywaniem Wam stylówek, bo by trwało to naprawdę bardzo, bardzo długo. Więc podzielę ten film na dwie części. Więc teraz już zapraszam Was na vlog z lumpeksów warszawskich. Trochę pogadanki tutaj o domu, o rodzinie. Jakieś przebitki z mojego pobytu w Warszawie oraz w następnym filmiku będzie tylko i wyłącznie haul z pokazywaniem szczegółowym zakupów oraz ze stylóweczkami. Także przechodzimy już do vloga, przechodzimy już do wszystkich moich przebitek. Pokazuję też w nich przebitki samych ciuchów, tylko tak na szybciutko w domu, takie zakupy z siaty. A tymczasem bardzo Was też proszę, żebyście polubili filmik i zasubskrybowali, jeśli Wam się spodoba. Bardzo proszę, pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. No i przechodzę już do moich relacji i wszystko po kolei lecimy. No i będę dzisiaj już zaczynać zwiedzać jakieś lumpeksy. Idę do tych lumpeksów, co nie zdążyłam ostatnio na ulicy Puławskiej. A jutro jeszcze pojadę gdzie indziej. Na razie niespodzianka. Później pokażę Wam jeszcze przebitki tu z mieszkania, gdzie jesteśmy teraz. A na razie widzimy się w lumpeksie. Jest szaro. Tak, tu jest. O. Cześć! Cześć! Jest szaro, ale idę. Dzielnie idę. I wracam do tego second handu. O tu. Vintage shopu. Który Wam ostatnio na końcu pokazywałam. O! Jest. Fajne stylówy, ale super sweterek. No i zobaczymy.
kolejne zakupy. Kupiłam sporo rzeczy i powiem Wam, że naprawdę sklep jest spoko. To jest bardzo fajna torba też na wystawie. Podoba mi się mega. Także zobaczycie już potem, co kupiłam. Pokażę Wam jeszcze na szybko w mieszkaniu potem. Moi drodzy, no i ulica Puławska troszkę dalej od miasta jadąc. Taki sklep z tanią odzieżą tu jest i wyprzedaż. 15 zł za kilo dzisiaj. Sklep jest czynny w takich godzinach i można obserwować na Facebooku. No jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle będę mogła tam coś nagrać, a jeżeli nie, to pokażę Wam już teraz coś z zewnątrz tutaj. Tak wygląda sklepik. Są przymierzalnie, już widzę. Zobaczymy. No i słuchajcie, nie będę kręcić nawet w środku, bo ten sklep, to co widzieliście, to jest w zasadzie wszystko, co ciekawego tutaj jest. Rzeczy można znaleźć, oczywiście. Znalazłam fajne buty. Ale tak naprawdę nie ma sensu chyba kręcić w środku, bo nic więcej niż zewnątrz tam nie ma, ani sklep nie jest jakiś, jest czysty, jest spoko. Myślę, że ceny są też w porządku, także możecie tutaj wpaść może na nowy towar, bo dzisiaj to znalazłam tylko te buty z ciekawszych rzeczy. No i moi drodzy, zaraz kawałek dalej, na rogu Woronicza i Puławskiej jest Fatałaszek. Nowa dostawa i trzeba właśnie wejść za róg i na dół po schodkach. No jestem bardzo też ciekawa, co tutaj jest. Zobaczymy. Warto, nie warto. Pierwszy raz tu jestem. Wyszłam z tego Fatałaszka. No nie filmowałam w środku, bo też szczerze mówiąc jakoś nie jest wnętrze specjalnie ciekawe. Układ cichów też nie powala. Na pewno można tam coś wygrzebać. Wygrzebałam dwie całkiem fajne rzeczy na wagę. Waga dzisiaj nowy towar, więc nie super tanio, ale ceny są okej. No nie mogę powiedzieć, że to są jakieś mega wysokie ceny. W każdym razie no na pewno nie będzie to mój ulubiony sklep, ale można trafić perełkę. Można wbrew pozorom, jak się tam przeglądnie, to można na coś trafić. Zobaczycie zresztą sami. Także zobaczymy się już jutro w następnych lumpeksach, a dzisiaj jeszcze pokażę Wam jakieś tutaj przebitki z domu i może trochę tych ciuszków, co kupiłam. Zaraz Wam pokażę tak przelotnie trochę rzeczy, które kupiłam i które leżą tutaj w torbach na dole. Zrobiłam dzisiaj fajne zakupy. Pokażę Wam też mieszkanie mojego dziadka, bo myślę, że to może być taka ciekawostka, bo ono jest zachowane tak od 30 lat mniej więcej w stanie niezmienionym. Mój dziadek był bardzo zaradnym, bardzo dobrym, pomysłowym inżynierem. Pracował między innymi przy budowie urządzeń w hucie obecnej, hucie Sandzimira, czyli tworzył nową hutę w zasadzie od początku. Później przeprowadził się z drugą żoną do Warszawy, znaczy właściwie może nie z nią, ale mieszkał z drugą żoną w Warszawie. Właśnie to jest to mieszkanko, jest bardzo małe mieszkanie. Ja nie wiem do końca, ile tu jest metrów, ale nawet chyba nie wiem, czy jest 30 metrów. I to mieszkanie, słuchajcie, jest zrobione w stylu, no trochę rzeczy tutaj jest jeszcze z takich lat, powiedzmy nawet 60-tych, 70-tych. Dużo rzeczy w tym mieszkaniu zrobił mój dziadek, pokażę Wam, bo nie wiem, prawdopodobnie po nim, to jest tata mojego taty, prawdopodobnie po nim mamy z bratem jakieś tam zamiłowanie do majsterkowania, do DIY i różnych takich rzeczy, bo bardzo dużo rzeczy w tym mieszkaniu on zrobił sam. No i jest bardzo przytulne to mieszkanko, oczywiście widać, że to już jest takie wiekowe mieszkanie. Zobaczycie zresztą sami teraz. Słuchajcie, taki mały tour Wam zrobię. Tutaj jest wejście, oczywiście, że pawlacze są. I słuchajcie, te wszystkie pawlacze wykonywał mój dziadek, bo bardzo lubił zajmować się stolarką. Miał taki mini warsztat stolarski, no, taką szafę na przykład, widzicie, tutaj wykonał. No i wszystkie te szafy tutaj takie pochowane po domu są wykonane przez niego osobiście. Tak jak widzicie, mieszkanko naprawdę dosyć przytulnie zrobione. Moja ciocia też bardzo lubiła różne takie bibeloty. Mój dziadek też jako eksportował całe wyposażenie fabryk i w ogóle no, bardzo dużo pracował jako w eksporcie właśnie tych technologii za granicę. Na całym świecie w zasadzie to robił, więc moi drodzy, zobaczcie, ile tu jest pamiątek takich właśnie z krajów, typu krajów Afryki, Azji. Bardzo dużo ma takich szczegółów, na przykład tu jest taki obrazek zrobiony ze skrzydeł motyla. Pamiątki z Afryki,
No, przeróżne, przeróżne rzeczy. O, zobaczcie, te wszystkie mebelki, to wszystko dziadek mój robił sam. Naprawdę jest to godne podziwu. A jeżeli kiedykolwiek to mieszkanie zostanie sprzedane, to naprawdę, no, aż żal, żeby to wszystko zostało rozebrane. No, wiadomo, że kto będzie tu mieszkał, to sobie urządzi po nowoczesnemu, wygodnie, ale są to takie. No, takie rzeczy, które naprawdę budzą nostalgię, no, że ktoś w to włożył serce i to jest właśnie w takim, zobaczcie, tutaj są takie typowe meble z tamtych lat. Te komody. Naprawdę takie zgrabne i fajne mebelki i to jest wszystko utrzymane dosyć tak fajnie, stylowo, w stylistyce tamtych czasów, więc nie można tu mówić, że to jest jakieś takie od sasa do lasa, tylko naprawdę to mieszkanie jest spójne. Zobaczcie, jak on to wszystko wymiarowo i porządnie wykonał z takimi naprawdę elementami. No niesamowicie, niesamowicie. Jestem pełna podziwu. No i tutaj widać po tej makatce, która też zresztą jest całkiem fajna i stylowa. Bardzo ładny materiał. A tu obrazek, który ja rysowałam. No, słuchajcie, naprawdę mieszkanie trzyma się kupy, można powiedzieć. Jest naprawdę dość urokliwe w tym swoim takim trochę archaicznym szyku glamour lat 70., 60. No, tutaj już powiedzmy kuchnia, to już jest kwestia może bardziej praktycyzmu. Nie jest to jakiś ten. Nie będę. Łazienki to nawet nie ma co za bardzo pokazywać, bo to rzeczywiście jest tutaj dużo DIY. Tapeta taka była. Te łazienki są tak mikroskopijne, że nie aż niesamowite. No, w każdym razie fajne pamiątki są. Krzesła mi się bardzo podobają. Krzesła są naprawdę fajne i stylowe. No i dywan ręcznie tkany, oczywiście. I tak to wygląda, słuchajcie. Tapety też już chyba z 20 lat te same są, były. Tu jest zegar, który pamiętam, odkąd pamiętam, też tu jest. No i wiele z tych mebli mój dziadek sam wykonywał również. Powiem wam, że dokładnie już teraz nie wiem nawet które, ale sporo. Tutaj też są kolekcje szkieł, które moja ciocia bardzo lubiła. Kiedyś pewnie trzeba będzie tą kolekcję gdzieś oddać, gdzieś sprzedać, ale na razie chcę wam pokazać, jak to pięknie wygląda. Te szkła. Tutaj też jest taki wschodni kilim powieszony. Bardzo ładny na ścianie. Oczywiście to wszystko już naprawdę jest dość wiekowe. Kanapa w stylu lat, właśnie taka w stylu lat 60., właściwie z lat 60. No w każdym razie powiem wam, że ja bardzo, bardzo lubię to mieszkanie. Tu jest bardzo przytulnie. Tu jest zrobiony taki przez mojego dziadka taki mebel. O, ten mebel on w całości wykonał sam. Być może jakieś tam elementy były gotowe, ale wykonał go sam, jakby tutaj na wymiar, jako takie przejście między kuchnią a salonem. Tutaj widzicie tą kolekcję szkieł i jeszcze jakieś tam właśnie inne pamiątki z różnych krajów. To szkło takie dmuchane, to tutaj akurat widzę, że jest wszędzie. No. W każdym razie tak to wygląda. No jest dużo pamiątek, jest dużo takich bibelotów właśnie w stylu takim, powiedzmy, glamour, tak to możemy nazwać. No w każdym razie tak wygląda to mieszkanko z daleka, salonik. Jest naprawdę malutkie, malutkie mieszkanko, szczególnie kuchnia i łazienka są mikroskopijne, ale no bardzo lubię to mieszkanie, powiem wam, jest przyjemnie tutaj być. Także pokażę wam teraz jakieś ciuszki. No i słuchajcie, tak tylko krótkie przebitki z ciuszków. W ostatnim sklepie będę wam pokazywać, oczywiście, jak już tam coś mierzę. Kupiłam fajną spódnicę w stylu vintage. Bardzo ładne wzorki z wiskozy, taką długą, asymetryczną i piękną sukienkę z jedwabiu. Słuchajcie, tego się nie spodziewałam tam zastać. Tymczasem teraz znowu wracają do łask te slip dresses, czyli takie sukienki koszulowe jakby. To jest z takiego pudrowego jedwabiu sukienka na ramionczkach. Taką wodą na dekolcie ze skosu i ma takie ozdoby w postaci takich opalizujących cekinów. Buty takie do kolana, nawet za kolano rozmiar 39, naprawdę jak nówki, w idealnym stanie buciki.
naprawdę też bardzo niedrogo, to było na tej wyprzedaży w tym środkowym sklepie. No i słuchajcie, taka kobaltowa sukienka z jedwabiem. Tu jest ciemno, więc nie odda to koloru tej sukienki. Ona jest naprawdę kobaltowa z jedwabiu, z takim drapowaniem marki Coast oraz spódnica bardzo fajnej marki Gap z bawełny w kratkę, taka w stylu, tak mi się kojarzy z takimi kowbojskimi sukienkami. I moi drodzy, kupiłam też to, co było w przymierzalni pokazywane. Jedwabno-lniany żakiet oversize w fajnym niebieskim kolorze i spodnie zamszowe w kolorze bordowym. Są mega, tylko trzeba je na dole wykończyć. Oprócz tego kupiłam świetną spódnicę vintage w piękne kolory. I moi drodzy, jeszcze takie spodnie młodzieżowe, bardzo modne. Spodnie takie na właśnie młodzież szkolną, więc będą też do kolekcji dla moich dzieciaków ze szkoły. Całkiem fajne. To są, nie wiem jaka to marka, ale zaraz zobaczymy. Monki. No takie normalne spodnie, ale fajne, modne, w takie trochę przyfarbowane. Widzicie, one są tie-dye i takie lekko sfarbowane są, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzać, bo mają taki charakter. Oraz kupiłam bluzeczkę jedwabną w kropki. Oczywiście to wszystko Wam potem pokażę jeszcze szczegółowo. Bardzo ładny kolor. Fajną taką koszulę z bawełny w piękne kraty. Świetnie wykończoną. Bardzo, bardzo fajne detale ma. Ta koszula jest taka długa, tunikowa, z fajnymi kieszeniami. No mega kolorystyka. Oraz sweter w świetnym składzie. I w ogóle bardzo ciekawy sweterek, też taki pastelowy. Śliczne wzorki, naprawdę, z takim rozpinanym golfem na napy. I ostatnia rzecz, którą dziś udało mi się dorwać, to bluzka z jedwabiu na wiskozowym spodzie. To jest znowu pewnie taka bluzka w stylu włoskim, ale tym razem to jest od włoska, ale konkretnej marki, Viola Borghi. Rozmiar S, śliczna kolorystyka tej bluzeczki, piękna jest. No, to tyle na dzisiaj. Zobaczymy, co jutro upoluje. I postaram się zrobić Wam potem fajne stylówki. Jeszcze zobaczycie to w tym filmiku. Żakiet z lnu i jedwabiu też jest super. No i mam jeszcze na sobie fajny kombinezon, który ostatnio kupiłam na wagę w jakiejś mega wyprzedaży. Chyba mi się nie uda go pokazać. Może w lustrze? A to od przodu Wam pokażę. O, kombinezon taki po domu sobie kupiłam, bo on miał tutaj... Miał tutaj, powiedzmy sobie, ten tył taki, musiałam go przeszyć, bo miał dziureczkę, ale jest bardzo fajna, fajna jakość tego kombinezonu, jest bardzo wygodny i będę w nim spać teraz. Taka fajna rzecz, wygodna po domu, w świetnym stylu i z bardzo, bardzo fajnej bawełny, także jestem zadowolona. Do zobaczenia jutro. Teraz przeglądam tutaj w domu rzeczy, które mogę sobie wziąć. Na przykład, które mi się przydadzą czasem do jakiejś, wiecie, wymiany guzików, renowacji, przyszywania, naprawiania i tak dalej, co niejednokrotnie się zdarza, bo jakieś czasem są właśnie brakujące guziki, rozpruty szef i tak dalej, i tak dalej. Chociaż staram się raczej sobie nie dodawać roboty, bo nie mam czasu na takie rzeczy, no ale wiadomo, zdarza się, albo guziki mi się nie podobają i wtedy warto mieć zapas. Na przykład tutaj będę przeglądać cały... Uwielbiam przeglądać takie guziki stare. To jest takie super. No na przykład takie, o, barokowe guziki. Oczywiście w cudzysłowie barokowe. W stylu barokowym. Słuchajcie, oglądam zdjęcia i nie mogłam się oprzeć. Tutaj moje zdjęcie z rodziną żony dziadka. I to jest mój brat. Jak był... Naprawdę mały, miał może 8 lat, a ja tu mam może 15, 16, nie, może nie, jednak słuchajcie, muszę mieć koło 17 lat, ja wyglądałam jak dziecko, miałam nawet chyba wtedy trwałą na włosach, co ciekawe. O, tutaj mój brat też właśnie z żoną dziadka w Krakowie. Ha, dawno to było. Ha, ciąg dalszy. Tutaj widzicie mnie, jak mam około 17, powyżej 17 lat być może. Ale znalazłam fajne zdjęcia moich rodziców z dniu ślubu, rok 75. Niesamowite.
Wow, to mój dziadek jako młody facet. Wygląda jak amant filmowy. Był z niego przystojniak. Te zdjęcia, które zrobione były u nas w domu. Rodzina muzykuje. Mój brat na wiolonczeli, mama przy fortepianinie i ja na skrzypcach. No a tata jak zwykle reżyseruje. Kochani, jestem już na Alei Niepodległości i najpierw zamierzam iść do tego lumpeksu, w którym jeszcze nie byłam. I to jest tam pod tymi filarkami. A tutaj z tej strony jest Humana, do której też zaraz pójdę i do tamtych dwóch, co wcześniej byłam, też zamierzam. Ale najpierw idę tam, gdzie nie byłam oczywiście. Także mam nadzieję, że to będzie fajna wyprawa. Trzymajcie kciuki. Drodzy, idę na drugą stronę, już wyszłam z tamtego second handu, całkiem fajnie było, kupiłam kilka super rzeczy, była waga, nie najdroższy dzień na szczęście i naprawdę spoko rzeczy. Zobaczycie jak dojdę do domu, pokażę wam tak na szybko mniej więcej co. Idę teraz do tej Humany, zobaczymy co tam jest. A tu jest lumpek, z którego nie pamiętam, absolutnie nie pamiętam, więc albo jest nowy, w każdym razie pójdę, wyprzedaż. Wow, w poniedziałek będzie nowy towar. No ciekawe, cena dnia 35.
Słuchajcie, kupiłam świetny płaszcz z kaszmiru i wełny w dosyć dużym rozmiarze, więc ktoś będzie mógł skorzystać na tych moich zakupach. W tym tylko jedną rzecz tam kupiłam w tym Lumpeksie, a teraz idę do tej Humany. Zobaczymy, co tu jest. Nawet nie wiem, jaka tu jest wyprzedaż. Ale o, jest. Nie widzę ceny. Jest. O! Dzisiaj jest max cena 18 zł, czyli też jakaś wyprzedaż. No to super, to się bardzo cieszę. Kochani, wyszłam z Humany. Coś tam kupiłam. Kupiłam super żakiety, bo była trochę ta wyprzedaż, więc stwierdziłam, że w żakiety, szczególnie z dobrym składem, to warto inwestować. Sorry za ten hałas. Połączymy się już z domu prawdopodobnie i pokażę Wam przebitki. No i tutaj jest najdrożej dzisiaj. Lelum po lelum. To jest na rogu tutaj. Zaraz. Więc zobaczymy. Na dzisiaj koniec zakupów. Nie filmowałam już w tych ostatnich za bardzo. W Lelum po Lelum już widzieliście cały filmik z tymi lumpeksami, jak to wygląda, więc nie ma sensu chyba. Dzisiaj pokażę Wam jeszcze tylko zakupy. No i będę się z Wami żegnać potem. Eja, eja. Teraz idę sobie na taki nocny w cudzysłowie, po prostu jest już ciemno, więc idę sobie na spacerek ulicą Puławską, jeszcze godzina przed szóstą jest do dwóch second handów, jeżeli będą otwarte. Jeden już widzę, że tu jest, więc wstąpię i zobaczę, co tu jest. Tania odzież. Modna tania odzież. Słuchajcie, do 19 aż, więc zobaczymy.
urokliwie w tej Warszawie. Mimo że wielkie miasto, powiem wam, że całkiem miło się tu przejść. No i tutaj też już byłam ostatnio z mojej wizyty do Warszawy. Był tu filmik, więc też nie filmuję w środku, ale jest jakaś wyprzedaż znowu. Od poniedziałku nowy towar, więc zobaczymy, czy coś się uda znaleźć. No i tym razem nic. Tym razem w tym sklepie nic. Była to torebka, ale bardzo ciężka. A i też nie do końca ten typ torebki, który tak naprawdę najbardziej by pasował większości osób. Że idziemy jeszcze dalej. Teraz idziemy do wzorcowni. Zobaczymy, co tam jest. Nie byłam pewna, ale chyba chodzi o sklep, który jest dosłownie zaraz blisko. Moi drodzy, jest straszny hałas na tej ulicy, ale postaram się coś nagrać, bo wykorzystam sobie, że idę dosyć spory kawałek, ponad kilometr do tramwaju, bo akurat Puławska jest w remoncie i tu nie jeżdżą. Wolę się przejść, żeby trochę sportu zażyć. Więc już wam mówię, ten komis, co to na mapie mi się pokazywało jako wzorcownia, chciałam nakręcić w sumie w środku, ale mam trochę dylemat moralny, bo przeczytałam kilka opinii o tym sklepie, że ludzie tam oddają mu rzeczy w komis i sklep im nie, tych pieniędzy potem nie chce wypłacać. Albo kombinuje, żeby nie wypłacać. Nie wiem, na ile oczywiście to jest prawda, czy to nie są pomówienia jakieś, no ale wyglądało to autentycznie. Więc szczerze mówiąc, trochę nie chcę promować tego miejsca, jeżeli tak naprawdę jest, bo no to nie jest fair, prawda? Ja oczywiście rozumiem, że może się zdarzyć, że tam jakieś nieporozumienie, ale dlatego ja na przykład nie przyjmuję rzeczy w komis do mnie. A jest to trochę podobny typ sklepu, bo tam są ceny takie już nietypowo lumpeksowe, rzeczy wyselekcjonowane, też dobrych marek, dobrej jakości, nie wszystkie, ale wiele jest takich rzeczy, ładnych rzeczy, dużo pięknych torebek, butów, to naprawdę nie mogę powiedzieć, że nie. Ale niestety, no, dlatego ja właśnie zdecydowałam, że nie będę przyjmować w komis, bo czasem, wiecie, nie odbiera się telefonu z różnych prywatnych powodów. Ludzie mogą dzwonić i potem odebrać to jako na przykład unikanie albo... No, nie będę tutaj oceniać, bo tam było kilka opinii takich tego typu, więc być może rzeczywiście tak jest. Ale słuchajcie, nie mnie oceniać, jednakże stwierdziłam, że nie będę filmować tego sklepu, tylko wam mówię, że jeśli was interesuje komis, no to to jest dobre miejsce. To jest w sumie niezłe miejsce. Rzeczy są wyselekcjonowane, powybierane, wyprane. Znaczy wyprane, no wyglądają bardzo, bardzo schludnie i czysto, więc może gdzieś tam udać. Dzisiaj taka stylowa wyjściowa. Nagrywam się wam, kochani, bo będę pomału kończyć tego vloga. Pokażę wam zaraz zakupy. Przechodzimy do zakupów z dzisiaj, ze środy. Troszkę chyba za ciemno, chyba będę musiała zmienić tryb, bo mamy niedoświetlone tutaj. Najpierw pokażę wam rzeczy z tego pierwszego sklepu, w którym jeszcze wcześniej nie byłam. Naprawdę super rzeczy kupiłam. Jest tu trochę ciemno, powiem wam, ale nie bardzo jest możliwość tutaj doświetlenia. Więc dlatego tylko tak poglądowo. Super żakiet marki Next z fajnym składem. W takim stylu Chanel, ale takim eleganckim zestawie kolorów, trochę świątecznym. Świetna, świetna, bardzo fajna, naprawdę ekstra torebka ze skóry, taka pudełkowa. Ma możliwość przypięcia też od środka paseczka. Mega sweterek, przepięknym składem. Oj, ten sweter jest taki super, jeszcze ma rękawy bufkowe. I ma śliczny limonkowo, taki żółty kolor, którego teraz nie, oczywiście nie zobaczycie, ale jest świetny. Ma guziczki też na rękawach. No mega sweter, naprawdę. I to jest Per Una. Super bluzka z bardzo dobrym składem również. W takim francuskim stylu. Taki podkoszulek z takim leciutką wstawką koronki na plecach, ale naprawdę mega, mega fajny skład.
oraz żakiet z bąbelkami, jak to go nazywam. Wełniany żakiet, moi drodzy, w kolorze takiego czekoladowego brązu. I on ma takie świetne rękawki z takimi właśnie bąbelkami. No i to jest, moi drodzy, 100% wełna w dodatku. Ekstra, ekstra zakupy. Słuchajcie, teraz z drugiego sklepu, co kupiłam w drugim sklepie. Super plecak, którego właśnie rozkminiam, jak przypiąć mu te szelki. Jest skórzany, z plecaczek bardziej, taka torba. Może być to i torba na ramię, i plecak. W takim mniejszym rozmiarze, ale ślicznym kolorze na lato. Taki turkus właśnie. No i jest to skóra, więc wspaniale po prostu. Koszula ze wzorem Burberry 100% wiskoza. Naprawdę fajna koszula, słuchajcie. Świetna. Już nie mogę się doczekać, mierzymy. Bardzo fajne rzeczy, naprawdę. Aha, bo teraz jesteśmy w schumany zakupach. Tutaj jest coś w rodzaju takiego kardiganu, swetru, żakietu. Piękna rzecz. I to jest, według mnie, to jest wiskoza z czymś sztucznym. Nie ma składu. Piękny żakiet z kaszmiru, to na pewno jest kaszmir, chociaż ktoś wyciął metkę, ale ja tej metki jeszcze poszukam, bo mi się wydaje, że powinna gdzieś być. Maria Raldi z Genewy. Piękny żakiet różowo-szary z aksamitem, taki kurtko-żakiet bardziej. Kolejny żakiet z lnem, bardzo dobrej marki również. Czerwony. Jeszcze mam żakiet beżowy z lnem. Nie, czy nie sam len to jest, ale na pewno z lnem, bo ja szukałam pod kątem składów tych rzeczy. I to jest też bardzo fajny żakiecik na lato z takiego cienkiego, przyjemnego materiału lnianego. Żakiet z jerseyu Didi. Bardzo fajna też marka. Super marka. Ma tu naszywkę, on jest taki jasnofioletowy, taki szary fiolet. I też ma świetny skład, słuchajcie, bo to jest 100% bawełna, ten żakiecik, naprawdę super. Mam bluzeczkę z Zary bawełnianą, bardzo fajna bluzka, moi drodzy, naprawdę ta bluzeczka mi się jest jedną z moich ulubionych dzisiaj rzeczy, ma piękną bawełnianą koronkę i takie rękawki bufiate wykończone bardzo ładnie, z części wyprzedażowej właściwie bardziej, bo tam właściwie wszystko prawie jest na wagę. To jest już z tego Lelum Polelum. Z Lelum Polelum była ta bluzka i tutaj mamy żakiet z wełny 100%. Słuchajcie, właściwie to jest płaszczyk. Płaszczo-żakiet granatowy z świetnymi rękawkami. W ogóle jest przepiękny, ma takie rozszerzające się rękawki i to jest żorżeta wełniana. Piękny granatowy żakiecik. I jeszcze bardzo fajną bluzę, którą nie wiem, czy sobie nie zostawię właśnie, bo jest świetna, ale to będziecie mi już doradzać w stylówkach. Log, czyli nieistniejąca już linia H&M-u, jak mi ktoś kiedyś oświecił, rozmiar S, też właśnie z lnem i z wiskozą. Jeszcze przy okazji pokażę Wam po moim dziadku krawaty, które są przepiękne, po prostu ile ma krawatów. Większość jest jedwabnych. Piękne materiały, myślę, że po prostu będą wspaniale wzbogacały sklep. Przepiękne. Niektóre są po prostu niesamowite. Może sobie ze dwa Wiktor zostawi. A resztę... No, śliczne krawaty naprawdę.